Cześć, witajcie. Czy wiecie, że nie tylko konopie zawierają fitokannabinoidy? Ma je także jeżówka purpurowa. Dla przypomnienia, fitokannabinoidy działają z naszymi receptorami CB1 i CB2. Bardzo dużo receptorów CB2 jest w układzie odpornościowym. Dlatego jeżówka purpurowa jest wykorzystywana w lekach na podnoszenie odporności. Działa immunostymulująco. Dzięki glikozydom działa antybiotycznie, przeciwbakteryjnie i jest polecana nawet dla dzieci. Niemniej jednak najwięcej kanabinoidów zawartych jest w konopi. Trzymajcie się, cześć.